Dzień dobry Państwu, witamy serdecznie na briefingu prasowym PKP Polskich Linii Kolejowych SA. Briefing jest poświęcony przedstawieniu postępów prac, czy właśnie rozpoczęciu prac w Kołobrzegu w ramach programu przystankowego. Pełna nazwa tego programu to jest Rządowy Program Budowy lub Modernizacji Przystanków Kolejowych na lata 2021-2025. I już na temat szczegółów tego, co tutaj mamy w Kołobrzegu i w regionie, powie pan dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Szczecinie, pan Jacek Krzemiński. Dzień dobry Państwu. Ja myślę, że jest dobry moment, bo faktycznie rozpoczęliśmy ten program przystankowy, akurat miasto Kołobrzeg. Myślę, że ma to szczęście, że robimy praktycznie dwa nowe przystanki w lokalizacjach Kołobrzeg Wschód i Kołobrzeg Zachód. Jak chodzi o teren województwa, mamy takich lokalizacji 10, z tego 7 jest budowanych od nowa, 3 są modernizowane. Myślę, że jest to oczywiście bardzo rzecz przydatna mieszkańcom, tym bardziej, że lokalizacje nie były przypadkowe. One nie są jakby wskazane przez nas, przez Polskie Linie Kolejowe, tylko albo przez lokalną społeczność, albo też instytucje, które w jakiś sposób związane są z daną miejscowością czy z danym regionem i one jakby orientują się najbardziej, w jakim miejscu coś takiego powinno się znaleźć, żeby służyło po prostu mieszkańcom. Dodam jeszcze ze swojej strony, że praktycznie do władz lokalnych, do jednostek samorządu terytorialnego we wszystkich lokalizacjach wystąpiliśmy wiosną tego roku o możliwość wybudowania także parkingów. I muszę przyznać, że zainteresowanie jest duże, bo poza właściwie jedną lokalizacją i jak dobrze pamiętam właśnie w Kołobrzegu, jak też jedną lokalizacją, gdzie nie było zainteresowania, praktycznie w każdym miejscu takie parkingi powstaną. Sądzę, że jeżeli popatrzymy, co się dzieje w mieście Kołobrzeg, praktycznie już teraz cały rok, więc takie parkingi na pewno pomogą tym, którzy będą chcieli korzystać z kolei, prawda, żeby móc się przesiąść, dojechać do takiego czy innego miejsca, a później wrócić i z powrotem w ten swój samochód wsiąść i móc po prostu dotrzeć do własnego miejsca zamieszkania. Właściwie powiem tak, na ten moment, jak widzimy, tu prace się dopiero rozpoczynają, aczkolwiek no, nasze założenia są takie, żeby do końca tego roku pokończyć praktycznie we wszystkich lokalizacjach, które są przewidziane, a w Kołobrzegu na pewno, żeby budowę tych parkingów pokończyć, no i móc oddać lokalnej społeczności do korzystania. Oczywiście w ramach, że tak powiem, no, pociągów, które kursują, leży to po stronie marszałka województwa i przewoźnika, aczkolwiek wiemy, że interes jest wspólny. Tak nasz, Polskich Linii Kolejowych jako zarządcy, przewoźnika, który podróżnych wozi, jak też mieszkańców miejscowości, takiej jak chociażby Kołobrzeg. Ja ze swojej strony miałbym tyle. Dziękuję. Chyba, że będą pytania, to proszę. To znaczy na ten moment będą to pociągi, na pewno będą to pociągi osobowe, chociażby z racji długości peronów, bo wiemy, że zasadniczo na linii przynajmniej 402, która jakby łączy tutaj powiedzmy od Koszalina i jest przez Kołobrzeg do Goleniowa, no jest odcinek taki jak Koszalin-Kołobrzeg, gdzie jeżdżą pociągi pośpieszne dość dużej ilości, aczkolwiek akurat długości tych przystanków są dedykowane pociągom Polregio, które no powiedzmy, no one się zamykają w tej długości 150 metrów, gdzie takie są zasadniczo pociągi planowane przez przewoźnika Polregio. Czy to jest taka docelowa liczba, czy jeszcze w jakichś odleglejszych planach są planowane inne przystanki na terenie miasta? To znaczy powiem tak, na ten moment nie są planowane, aczkolwiek wiemy, że my jako firma chcemy ciągle się rozwijać, jesteśmy otwarci na propozycje i władz lokalnych, i mieszkańców, i instytucji, tak jak wcześniej wspomniałem. Oczywiście nie chcę tutaj wchodzić zbyt głęboko, bo już odbywały się spotkania z władzami tu lokalnymi, z prezydentem miasta i były rozmowy o tym, żeby poprowadzić
po prostu linię tą, która idzie 402 od Koszalina, żeby, no bo powiedzmy tak, pewnie Państwo sobie zdajecie sprawę, że kolej jest dla Kołobrzegu i błogosławieństwem i przekleństwem, tak powiem. Błogosławieństwem, bo powiedzmy pociągi przywożą często pasażerów, czy w ogóle podróżnych i nie tych samochodów jest mniej w Kołobrzegu, ale no niestety te linie przechodzą przez ścisłe centrum miasta. Przejazdy powodują komplikacje, jeżeli chodzi o prowadzenie ruchu samochodów, aczkolwiek i właśnie i tutaj rozmowy są, nie jest to na razie o tyle łatwe, że propozycja złożona, żeby linia jakby od Koszalina 402, żeby powiedzmy w odpowiednim miejscu równolegle wchodziła do miasta, tak jak linia od Białogardu 404. Ale wiemy, że tam jest Natura 2000, ale oczywiście nie przesądzamy o tej sprawie. Wszystko polega na tym, żeby jakby zrealizować interes wyższego rzędu. Jeżeli będzie takowy i będą ku temu możliwości, pewnie też będziemy szli. Więc ja tylko mówię to po to, żebyście Państwo mieli świadomość, że sprawa jest ciągle rozwojowa. Jeżeli pojawią się propozycje, że może będzie linia inaczej biegła, że pojawią się propozycje, że może miasto będzie się rozwijało, prawda, w tym czy w tamtym kierunku, a jednak gdzieś tam w pobliżu takiej czy innej linii, zawsze jesteśmy otwarci na takie propozycje. Te nazwy Kołobrzeg Wschód, nazwy tych przystanków, one są tak na razie robocze, my jako mieszkańcy będziemy sobie mogli potem... Sądzę, że raczej już nie będziemy mogli zrobić takiego konkursu. To już było, no akurat w przypadku Kołobrzegu, no to powiem tutaj pani Danusia, wie, żeśmy chyba 3 razy już zmieniali, no ale kiedyś musimy, że tak powiem, jednoznacznie do tego podejść. Zmiany i ustanowienie nazw, jak też zmiany. Owszem, wszystko jest możliwym, ale proszę tylko mieć świadomość, że to się odbywa za uchwałą naszego zarządu. No i oczywiście w uzgodnieniu z... Pewnie z jakimiś tam, nazwijmy, z władzami lokalnymi, aczkolwiek tutaj też są pewne zasady. Nie możemy tak sobie narzucać dowolnie, prawda, że tam no, ktoś sobie tam wymyśli, tak jak powiedział, konkurs zrobimy i będziemy... Owszem, on może się odbyć, jeżeli się wpisze w nasze zasady, a będzie ku temu wola, nie ma tak, że nie możemy tego podjąć, prawda? Ale na ten moment przyjmujemy, że to są nazwy docelowe. W zachodniej to będzie około 5 km od tego miejsca. Trzeba byłoby tak to lokalizować. No właśnie, to jest tam na skrzyżowaniu z ulicą Grzybowską. Tu pani Danusia to dużo lepiej i dużo więcej wie, bo ona tutaj to już prawie zdrowie zjadła na tych przystankowych, ale no już tak żartuję, ale szczegóły zna i właśnie od razu Państwo pewnie wiecie, jaka to będzie lokalizacja, nie? Tak, przewidujemy, mamy w planach, żeby to zrealizować do końca roku. Zasadniczo mamy założenia, że do końca października, aczkolwiek no, dużo czasu nam pochłonęły uzgodnienia wszelkiej maści. Wiemy, że one są czasochłonne. Na ten moment też jeszcze jest ten koniec października realnym. Sądzę, że koniec roku tym bardziej jest taką deadline, żeby już to zrealizować, nie? Nie, to Danusia, znaczy, jeżeli coś wiesz w tej materii... Dojście będzie jedno ładnie ułożone do mikrofonu, pani Danusia. Dojście będzie ułożone jedno w tą stronę do chodnika, tak gdzieś, no mniej więcej w połowie peronu, a drugie przejście będzie tam na końcu peronu, zejście na drugą stronę, wygrodzone labiryntami. No na pewno musi do chodników być wyprowadzone oczywiście, bo inaczej to jakby nie miałoby to sensu, prawda? Więc no, szczegóły to już są szczegóły, ale zasady obowiązują takie, że musimy dojście umożliwić bezpieczne, swobodne i bezpieczne, prawda? To jest warunek konieczny. Tak, tak, na pewno. Także to jest element takiego peronu, więc jak najbardziej oczywiście to się znajdzie w tej strefie podróżnego, tak nazwijmy. Z reguły nie jest to na całej długości peronu, ale w takim miejscu, które się nazywa taką strefą i które no jakby zapewni gdzieś tam schronienie się przed nadmiernym słońcem, przed wiatrem czy też deszczem, prawda? Na tej zasadzie. Czy tak dokładnie to będzie wyposażone w 2 wiatki siedziskowe szklane, kosze na śmieci, ławki i na dojściu stojaki rowerowe? No to jest taki pewien standard, który powiedzmy już teraz w takich sytuacjach jest po prostu uwzględniany. Czy to jest modernizacja, czy to jest budowa,
to jest standard. Znaczy, takie inwestycje, dwie lokalizacje w Koszalinie, jedna w Świdwinie, jedna w Ubowie, jedna w Szczecinku, jedna w Reczu, jak chodzi o nasze województwo i Złocieniec. Także takie to są lokalizacje. No my jako zakład zajmujemy trochę szerszy obszar niż województwo zachodniopomorskie, ale to już nie ma co mówić poza tym obszarem, więc w ramach województwa jest 10 lokalizacji. No czy ten akurat kosztuje nas 3,5 miliona. Jeżeli chodzi sam przystanek plus, no szacujemy, bo jeszcze postępowanie nie jest rozstrzygnięte, że chyba 1 200 000 na parking tutaj będzie, czyli no trzeba liczyć, że około 5 całość, prawda, może wyjść. Ale to jest różnie, to zależy od miejscowości, zależy też, no bo to powiedzmy postępowania się odbywały na zasadach obowiązujących, z różnymi, że tak powiem, przystępowali wykonawcy, że tak powiem, nastawieniami, aczkolwiek no tutaj to są takie stawki, jak powiedziałem Państwu. Parking to chyba będzie tylko na tym przystanku przy linii 404 na Białogard, przy ulicy Koszalińskiej. Tam jest taki w sumie parking, tylko jest nieutwardzony i zrobimy to, planowaliśmy na 70 stanowisk, ale może być tylko 50, bo tyle jest w tej strefie Natura i maksymalnie 50 będzie stanowisk. Tak tutaj jest. Po prostu nie robimy, bo po pierwsze jest i nie ma nowego miejsca. Znaczy właśnie, bo ja jeszcze dodam tylko, zasada była taka, że my chcemy wyłożyć pieniążki na wybudowanie parkingu. Wystąpiliśmy do jednostek samorządu terytorialnego właśnie z taką propozycją. Oczywiście warunek jest jeden, my budujemy, ale oddajemy w użytkowanie jednostce, prawda, na tej zasadzie. Na ten moment można powiedzieć, że udaje nam się dogadywać, no oczywiście musi taki teren być. Prawda? I no w większości przypadków wychodzi na to, że on się znajduje, więc i tak to powinno funkcjonować. No a później przejmuje taka jednostka od nas i będzie już jakby ponosić i koszty, i odpowiedzialność za funkcjonowanie. To mniej więcej na takich zasadach. Jeśli nie ma więcej pytań, to serdecznie Państwu dziękujemy.